Jezus Chrystus uczynił swój pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, cud przemiany wody w wino, po interwencji swojej Matki Maryi. Aby ten cud mógł się wydarzyć, Matka Jezusa poleciła sługom: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. Zakon świętego Pawła, pierwszego pustelnika, od ponad już 600 stuleci posługuje na wzór sług z Kany Galilejskiej na Jasnej Górze. W tej polskiej Kanie, jako Paulini, jesteśmy świadkami interwencji Matki Jezusa, która wyprasza cuda przemiany ludzkich serc. Doświadczając wstawiennictwa Maryi, przez wieki pielgrzymi przybywali i ciągle przybywają przed jej święty wizerunek, obierając ją sobie jako Matkę i Królową. Jako wyraz wdzięczności, jej ikona na Jasnej Górze została ukoronowana papieskimi koronami już w 1717 roku. Paulini od lat 50. XX stulecia posługują również tutaj, w amerykańskiej Częstochowie, gdzie Maryja przybyła w jej cudownym wizerunku. To tutaj, jako wotum wdzięczności za tysiąclecie chrztu Polski, amerykańska Polonia wybudowała sanktuarium ku jej czci. Mówił o tym Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki apostolskiej na Jasnej Górze, zwracając się do Paulinów w dniu 4 czerwca 1979 roku. To właśnie święty Jan Paweł II pobłogosławił i podpisał własnoręcznie ikonę Jasnogórskiej Pani w roku 1980. Ikonę, przed którą tu w amerykańskiej Częstochowie modlą się rzesze pielgrzymów z całego świata. Przybywają do niej, aby szukać matczynej opieki, a doświadczając owoców jej wstawienniczej modlitwy u swojego Syna Jezusa, obierają ją sobie jako Matkę i Królową. Wyrazem naszej wdzięczności za obecność i wstawiennictwo Jasnogórskiej Matki Kościoła w naszym sanktuarium będzie ukoronowanie jej wizerunku. Zapraszamy was wszystkich, drodzy pielgrzymi i przyjaciele amerykańskie Częstochowy, do naszego sanktuarium, a szczególnie do wspólnego świętowania tego wydarzenia, koronacji jej wizerunku w dniu 25 sierpnia 2019 roku na mszy świętej o godzinie 12:30. Bądźmy wtedy razem, wyrażając nasze dziecięce oddanie Maryi, Matce Jezusa Chrystusa i naszej najlepszej Matce.